początku chciałabym podziękować panu Dawidowi Z za przelew 11 euro i miłą wiadomość. Lubię ogórki, super film, pozdrawiam. Pocieszyła mnie taka wiadomość, że właśnie do tego rodzaju filmów został wysłany donate. Jeżeli jesteście zainteresowani listą top 5, znajdziecie ją w opisie oczywiście jak zawsze. Hej, 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 i was z tej strony witam serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, jak wiecie, lubię czasami pogotować, coś popichcić, coś wrzucić do słoiczków. I dzisiaj chciałabym wam pokazać, jak zrobić taki zwykły, prosty dżem. Jest to dżem malinowy. Tutaj mamy umyte maliny. Maliny należy doprowadzić do wrzenia, tak żeby zaczęły się gotować. W sumie już wcześniej, w międzyczasie, żeby będą takie cieplejsze, można wrzucić cukier albo wrzucić zwykły cukier i dodacie do tego na przykład jakiś jam fix albo żel fix, coś w tym rodzaju. Albo możecie skorzystać z takiego gotowego cukru, który jest w zasadzie już mieszanką właśnie zwykłego cukru, tylko drobniejszy, i właśnie tego jam fixu. Jak się nam zacznie to gotować, wsypimy sobie ten cukier. Ja tutaj mam kilogram malin i tak plus minus 300 gram tego cukru. Potem w zależności od tego, jak bardzo będzie słodki ten dżem, możemy albo dodać tego cukru, albo pozostawić w tej właśnie mierze, tak? Teraz w zasadzie powinniśmy cały czas mieszać. Maliny są o tyle wdzięczne, że nie musimy miksować, nie musimy nic przecierać, mielić i tak dalej. One po prostu nam się same, jak tutaj już widzicie, one nam się dosłownie same rozpadają. No i oczywiście często musimy zamieszać. Doprowadzamy do wrzenia. Pogotujemy około 5 minut, to w zupełności wystarczy. Własnej roboty dżem, własnoręcznie nazbierane maliny. Nie ma tam konserwantów, nie ma chemii, więc generalnie nie jest to taki śmietnik, który możecie kupić w sklepie. Oczywiście ten dżem długo wam postoi, jeżeli dobrze wam chwyci zakrętka, jeżeli zakrętki będą nowe. Myślę, że ten rok, dwa, nawet 3 lata bez problemu powinien przestać. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że zwykły cukier również nadaje się do właśnie robienia dżemu i oprócz tego, że ta konsystencja będzie taka rzadsza, nic nie szkodzi, nic nie zmienia smaku i on stale smakuje tak samo, ten dżem. I w momencie, kiedy nam się już właśnie pojawią bąbelki, troszeczkę zmniejszymy płomień, zmniejszymy gaz, ewentualnie cyferkę zmniejszymy, jeżeli jest to blat elektryczny, tak jak w moim przypadku, tak żeby to tak spokojnie się nam zagotowało bez właśnie takiego szaleństwa. Jeżeli pojawi się większa ilość piany, to pianę możemy zebrać. Lilka nam się dobija do kuchni. Musimy pamiętać o tym, żeby cały czas mieszać, żeby nam się to nie przypaliło, mimo że mam tutaj taką wysoką patelnię ceramiczną, ale nie chcę ryzykować. Myślę, że już w zupełności wystarczy. No i teraz tylko wymienimy łyżkę, bo ta łyżka jest bardzo dobra do mieszania, ale nie jest zbyt dobra do nakładania. Biorę swoją ulubioną łyżkę. I do wyparzonych słoiczków nakładamy ten dżem, taki gorący jeszcze, bąbelkujący. On zgęstnieje, kiedy wystygnie.
Bez obawy. A naprawdę polecam, słuchajcie, zaczyna się właśnie sezon na maliny. Te ogrodowe już są, natomiast te leśne za chwilkę nam się pokażą. W niektórych miejscach już są. Bym Was namawiała nawet do lasu, czy gdzieś przy łące, nazbierać sobie malinek, zrobić sobie zapasy takiego dżemu. Ja oczywiście jeszcze mam nadzieję, że kilka słoików zrobię w tym roku. Tu suchą ściereczką należy wytrzeć ten gwint. Zakręcimy. Z kilograma owoców wyszły nam takie trzy słoiczki. Co prawda jeden nie jest pełny, ale myślę, że bardzo szybko zniknie. Wykorzystamy go na pewno do śniadania i zostanie rano skonsumowany. A dwa trafią do naszej spiżarni. Dobrze, kochani, jeżeli film Wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę, komentarz miły. Fajnie się czyta Wasze miłe komentarze. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się, pa, pa, pa.